Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszym odcinku lekostronniczego. Włodka nie ma, więc ja będę robił wszystko to, co robił Włodek. Pani Kasia na dziś. O, Włodek przyszedł. Nic nie robiłem pod twoją nieobecność. Nic nie robiłem, mamo. Au. Witam serdecznie w czwartkowym odcinku, to jest Włodek Markowicz, jestem Karol Paczek. Przecież wiedzą, kim jestem. Nie wiedzą, patrzą na ciebie i mówią, nie wiem, kim ten człowiek jest. Dzisiaj mamy bardzo poważny temat, w którym będziemy egzaminować takie rzeczy jak mięśnie mężczyzny, aparycje mężczyzny, jego stopień dżentelmeńskości. Odniosłeś się do moich mięśni. Każdy widzi, że mam większe mięśnie od ciebie. No każdy widzi. Później odniosłeś się do mojej aparycji. Każdy wie, że mam lepszą od ciebie. Większą, nie, trzymaj się tego, że większą. Witamy w naszym wideovlogu. Chcieliśmy się w naszym dzisiejszym vlogu odnieść do vloga Krystyny Jandy na jej kanale Vlog Krystyna Janda Info o tym, że mężczyźni nie są dżentelmenami, bo jej ktoś nie pomógł zdjąć walizki w pociągu. Często jest tak, że ktoś ma jeden przykład z życia tak. I na podstawie jednego przykładu tak zwanie ekstrapoluje i robi sobie z tego teorię, że no teraz jak jedna osoba, to wszyscy muszą tak mieć. No nie jest to prawda, nie wszyscy tak mają. Nie. Moja uwaga została zwrócona wczoraj na pewien fakt. Kobieta wstaje albo siada do stołu, tak. To ty wstajesz i siadasz razem z nią. I ponoć, tak. Wiesz kto tak robi? Kuba Wojewódzki. Więc faktorze, jak jedna z jurorek wstaje, żeby pójść na scenę coś tam poszaleć, to on za każdym razem wstaje i siada razem z nią. Jest to jakieś dżentelmeństwo czy nie? Absolutnie. No ale właśnie, Krystyna Janda postanowiła powiedzieć, że faceci są nieuprzejmi, nie są. Coraz mniej męscy. O, Krysiu. Z kim trzeba jechać w tym przedziale, żeby gość nie pomógł Krystynie Jandzie znieść walizkę? No, dajesz Krysia. Co, za ciężka walizka? Mógłby mi pan pomóc? Nie. Ale pan jest w ogóle nie męski. Ja opiszę to wszystko na moim blogu. Pojawiają się komentarze mężczyzn, prawdziwych mężczyzn z krwi i kości, którzy mówią, że bycie taką ciapą wręcz jest niemęskie i niefajne i to nie jest pożądane przez kobiety, bo kobiety lubią bad boya. Może warto by zapytać, skoro Krystyna Janda przeżyła już na tym świecie trochę lat, trochę więcej niż my. Wiesz, załóżmy 90% jej czasu, kiedy ona żyła, ludzie jej pomagali. Teraz nagle tego nie ma i może ona się zdziwiła, czemu ale tego nie ma. Wydaje mi się, że pani Krystyna, przy całym szacunku dla jej kariery aktorskiej, przy tym wszystkim, że ona naprawdę jest ważną postacią, no. Chyba myli rytuały, które można kojarzyć z tym, że ktoś jest dżentelmenem, z tym, że ktoś jest prawdziwym mężczyzną. To nie jest to samo, bo właśnie to, o czym mówisz, że Wojewódzki wstaje w X-Faktorze, to jest coś zupełnie innego niż bycie mężczyzną, kimś, kto zajmuje się kobietą, chroni ją w takim globalnym, a nie, że podaje jej chusteczkę. Tak, ale dla mnie jest ciężkie do wyobrażenia, że ja siedzę w przedziale, widzę starszą osobę, która się mocuje z tym i jej nie pomogę. Trafiła pani na buce jednego, to nie znaczy, że cały świat jest zły. My byśmy zanieśli tą walizkę do taksówki. Tak, my byśmy ją trzymali przez całą podróż na rękach. Bardzo łatwe pytanie. Czy zgadza się pan z teorią Krystyny Jandy? I tak nie, bo wydaje mi się, że pani Krystynie się mieszają rzeczy. To, że faceci zmienili swój styl ubierania się. Mamy to, że mężczyźni zaczęli bardziej dbać o siebie. I to jakby wszystko się trochę łączy. To, że mężczyźni stają się bardziej delikatni, ale nie wszyscy, to po pierwsze. A po drugie, tak jak mówiłem, mylą jej się rytuały z tym, że mężczyzna jest mężczyzną w globalnym ujęciu. Te wszystkie wartości, bycia dżentelmenem, pomagania kobietom, pomagania starszym, wynosi się z domu. Jeśli ktoś nie wyniósł tego z domu, to już naprawdę może być ciężko wynieść to w przyszłym życiu. Teraz w ogóle ludzi bardziej wychowuje internet. Wszyscy ludzie, którzy urodzili się powyżej 90 roku, to już w ogóle. Internet ich wychował od najmłodszych lat, jakby na to nie spojrzeć. Jak to wygląda? Kiedy jesteś w transporcie publicznym, jesteś w pociągu, gdziekolwiek w miejscu publicznym, to czy, tak jak dawniej, obserwowałeś, no bo nie miałeś co robić, to obserwowałeś, jak się zachowują ludzie, obserwowałeś, co się wokół ciebie dzieje? Czy też zachowujesz się tak? Chodzi o to, że Krystyna Janda tam ściąga walizkę, ja wiesz. Może ktoś nie widział. Może tweetował, może był na Facebooku, bo większość ludzi młodych może, tak się teraz zachowuje. No. Może właśnie wracał z tweetupu i musiał napisać relację. Może miał w środku tyle przemyśleń, że nie mógł się zająć pani walizką. Pani Krystyno, przepraszamy za tego pana. My, mężczyźni, którzy pomoglibyśmy, przepraszamy za niego. Pani dobrze wie, że my sami byśmy pomogli. Oczywiście, że tak. A my tymczasem polecamy pani przyszłe nasze odcinki, które znajdzie pani na Lekostronniczy TV. Nie jest to co prawda teatr, ale jest to teatr wyobraźni. I my te odcinki mamy, jeśli pani nie wie, bo pani ogląda pierwszy raz. Od poniedziałku do piątku, 18 zawsze. I pokażemy pani taki trik, bo my każdy odcinek kończymy takim zawołaniem i chcielibyśmy, żeby pani razem z nami powiedziała, że od dzisiaj, już zawsze i pani, i wszyscy widzowie są lekko stronniczy.